Jesteśmy krajem, jesteśmy lotnictwem, krajem zapewne też, ale na lotnictwie znam się dosyć dobrze, tym wojskowym naszym, i jesteśmy lotnictwem niewiarygodnie przeżartym rakiem biurokracji. I teraz oczywiście funkcjonując w takim układzie przez dziesiątki lat, bo tak mówimy, prawda, jakiś tam socrealizm, jakaś tam późna komuna, jak to lubimy mówić, prawda, i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie możemy dnia służbowego przeżyć bez 4 czy 5 pieczątek, a tak jest, po prostu nie przeżyjesz dnia bez paru pieczątek, przynajmniej jak ja odchodziłem z cywila. To myślisz, że to jest normalne, prawda? Jak rybka w akwarium. Mieszkasz w pewnym świecie i uważasz, że te reguły są normalne, że cały świat tak wygląda. Ja o tym nie wiedziałem. Mnie jest o tym jakoś tam mówić, po prostu mówię to z pewnym przekonaniem. I nawet jak byłem tam przez ponad rok, w czasie szkolenia na F-16, pierwszy raz w Stanach, ja nie zauważyłem rzeczy, o której zaraz powiem. Rozpoczął szkolenie już w liceum lotniczym. Podążając za marzeniami o lataniu, ambicjami i prawdziwą pasją, pokonał długą drogę, by zasiąść za sterami polskiego F-16, przejść specjalistyczne szkolenia i wkroczyć do elitarnego świata fighter pilots, a w końcu zostać dowódcą eskadry Smoków w Łasku. Moim dzisiejszym gościem Marcin Modrzewski. Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie, Tomek. Dla ciebie coin do kolekcji kolejny. O, super. Bazy z Łasku i naszywka mojej byłej eskadry Smoków z Łasku. Książki oczywiście z pisem dla ciebie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Również dziękuję. Kłaniam się naszym widzom. Dziękuję za przybycie. Kurczę, już mamy tyle tych naszywek i coinów, że chyba sobie z niej jakąś marynarkę uszyję. I już jak pójdę jakieś święto, to będę jak ten radziecki generał. Z naszywkami i coinami. Z mojej strony tutaj zawsze dajemy tutaj koszuleczkę. Już wiem, że rozmiar R od naszego partnera. Dzięki bardzo. Pitbulla. I przechodzimy do naszych pytań. Zawsze się, jak ktoś tu przychodzi, to skąd w ogóle, wiesz, historia, skąd pomysł na to, żeby zostać pilotem? A w książki, głównie książki. Jako dzieciak to, wiesz, po etapie Tytusa, Romka i Atomka to byli piloci z eskadr z polskich sił powietrznych na zachodzie. Bohaterowie książek też swoich. Arc, Skalski, Król, Rolski. Także to byli moi bohaterowie. Taka się pojawiła w szkole podstawowej właśnie taki pomysł, żeby dowiedziałem się o istnieniu liceum lotniczego w Dęblinie ogólnokształcącego. I jak już tam byłem, to było już tylko, wiesz, już tylko coraz głębiej zapadałem w tę chorobę. A pamiętasz pierwszy raz, jak w ogóle poleciałeś i co to była za maszyna? Pierwszy raz to był szybowiec, jeśli się liczy się, nie? To było szybowcem, tak, w liceum lotniczym. Moim instruktorem był obecny kapitan na Dreamlinerach w PLL LOT i mój przyjaciel Zbyszek Sergiel. Także tak, oczywiście pamiętam. Potem była Iskra, też pierwszy lot. Bardziej ten samodzielne loty najbardziej zapadają w pamięć. Natomiast jest to, wiesz, jeśli ktoś kiedyś ci będzie opowiadał, że w pierwszym locie oglądał jakieś tam łany zbóż, rozumiesz, to prawie na pewno będzie kłamał, dlatego że uwaga jest tak skanalizowana, wiesz, tak... Jak w walce. Tak, strasznie chciałbyś, tak strasznie chciałbyś, wiesz, nie spieprzyć i skupiasz się na tych kilku czynnościach, które doprowadzą cię do średniego chociażby lądowania, że nie ma tu miejsca na... A jest strach taki? No bo w zasadzie trochę się ryzykuje, nie? A nawet bardzo. Tak naprawdę nie myślałem chyba nigdy o tym. Tak, w lotnictwie, wiesz, zanim się wsiądzie do samolotu, to trzeba posiąść określoną dawkę wiedzy teoretycznej. A z tej wiedzy wynika, że siła nośna najbardziej wynika z prędkości. Prędkość to życie, więc dopóki poruszasz się do przodu w samolocie albo w szybowcu, no to teoretycznie jest okej. Co się dzieje po liceum?
Po liceum poszedłem do szkoły oficerskiej, bo ponieważ oczywiście moje marzenia te lotnicze oscylowały oczywiście wokół bycia pilotem wojskowym, myśliwskim najbardziej, to w Polsce jest jedyna droga, czyli szkoła w Dęblinie. I tak jest też dzisiaj? Jeżeli chodzi o zostanie pilotem wojskowym, to tak, to Dęblin jest jedyną drogą. Bo żeby latać w ogóle w cywilu, to jest mnóstwo ścieżek, tak. A jakie jest twoje, jakie było twoje wyobrażenie, wiesz, tutaj marzenia, nie, książki i tak dalej, gdzieś już tam próbowałeś tego, wiesz, latania na szybowcach i nagle idziesz do tego wojska i jaka jest ta wojskowa rzeczywistość w tamtym czasie? No cóż, ja po pierwsze to... Był lekki zawód, czy nie? Ja nie miałem żadnego kryterium porównania, wiesz, żadnej płaszczyzny porównania, żeby na przykład powiedzieć o rany, nie? To, co robimy, jest słabe, czy lepsze, czy gorsze, czy... Po prostu byłem no, bardzo niewiele znaczącym trybikiem i musiałem się wpasować w reguły i ani mi w głowie była ocena tych reguł. Natomiast dużo później przyszły jakieś takie momenty, w których no miałem jakąś już bazę danych w głowie, żeby móc... Troszkę polatałem w lotnictwie hiszpańskim, dosyć sporo, bo cały rok we włoskim, dużo w amerykańskim i bardzo dużo rozmawiałem z różnymi lotnikami, więc oczywiście teraz już mogę wiele rzeczy i porównywać i mówić, które są lepsze i gorsze. Latając w takich wczesnych latach 2000, rodziły się we mnie takie no bardziej takie podświadome, instynktowne pytania, nie? Coś jest nie tak z naszym lotnictwem, ale odpowiedzi przyszły później dużo. Jak miałeś jak gdyby porównanie? Jak pojawiły się właśnie te narzędzia w postaci faktów, które widziałem w innych lotnictwach, no nie? Natomiast... To teraz już przeskoczę trochę, nie? No bo jesteś już doświadczonym pilotem, bo obleciałeś kawał świata, dalej latasz i tak dalej. I jakbyś dzisiaj na przykład dostał propozycję, żebyś został wykładowcą, instruktorem w tej szkole, w której sam byłeś, nie? To od czego byś tam zaczął zmiany na przykład, nie? Żeby faktycznie to działało i miało moc sprawczą. Widzisz, Tomek, tak się stało, ja nie skończyłem kariery na F-16 w wojsku, ja skończyłem właśnie jako instruktor w Dęblinie na samolocie MC-4-6 Master i odszedłem. Właśnie wtedy odszedłem z wojska. Także moje jakby pomysły i wizje nie są... Ale dobra, no, bo już mówimy, wiadomo, że tam się zderzyłeś z kimś mądrzejszym, bardziej doświadczonym, nie? Uczonym jeszcze w starym, być może radzieckim mirze i tak dalej. Nie? Tak myślę, nie? Tak mi się wydaje. No ale teraz załóżmy, że jakbyś miał już tą moc sprawczą, że mógłbyś to wdrożyć, nie? Od czego byś tak bazowo zaczął? To pytanie jest bardzo złożone, dlatego że mówimy, bo pytasz o system szkolenia. System szkolenia, czy zacząłbyś w ogóle od mentalu, nie? Bo wiemy, ty byłeś w Ameryce, też byłem w Ameryce i jednak te systemy, wiesz, się trochę różnią, nie? Tak, więc no tak, oczywiście kwestia selekcji jakby i tego, no jaki ten element jest przyjmowany, jaki potencjał. Natomiast jeśli chodzi o ten poziom... czyli w Dęblinie, o ten poziom szkolenia, przygotowywania pilotów, to jak najbardziej emulowałbym, upodabniałbym go do świata F-16 polskiego. Robiłbym wszystko, żeby wszystkie standardy, rodzaje formacji, komunikacji, po prostu wszystko było identyczne jak to, co uprawia się w świecie F-16 polskim. Bo to jest świat z kolei, w którym uprawia się wszystko tak samo, jak w lotnictwie amerykańskim na przykład i w wielu innych dobrych lotnictwach. Także to byłby pierwszy krok, żeby stworzyć jakiś link, taki aktywny, niemartwy, nieteoretyczny pomost pomiędzy tymi światami, pomiędzy tymi platformami, mam na myśli samolotem 4-6 i F-16, żeby przepływ był, przepływ tych standardów był ciągły, żywy. Dlatego, że w świecie F-16, na przykład w domenie taktyki,
Ona się aktualizuje. Po 2-3 latach pewne rozwiązania taktyczne są już jakby mniej aktualne. I teraz dlatego istotną rzeczą jest, żeby w tym świecie szkoleniowym był ktoś, kto ma kontakt ciągle taki z wiedzą i taki aktualny z tą wiedzą, tak jest. Natomiast tak. Czyli zakładam, że na dzień dzisiejszy tego nie ma. Dalej jesteśmy jak gdyby na starych tematach. Ja nie jestem, tak. Ja odżegnuję się od ocen. Widzę, jak każdy z nas, że już mamy na przykład akrobacyjny zespół na M346. No nie, także... Co się dzieje? No tak, no nie wiem tylko, czy to jest ta droga, nie? Czy to jest dobrze wykorzystywany potencjał. Ludzie oglądający akrobacje i pokazy, i też słyszałem to od swoich przyjaciół, że widzą wydawane podatki, swoje pieniądze, że piloci latają na pokazach, prawda, że to jest... I teraz... Jakie właśnie ma to przełożenie? Nie muszą tego wiedzieć, no. Że się mylą bardzo, że jest wręcz przeciwnie, że widzą marnowane swoje podatki. Dlatego, że przy posiadaniu 15, 16 eskadr, 20, 25 eskadr, państwo może utrzymywać jakiś zespół osobny, prawda, nie jakby, który nie wchodzi z butami w szkolenie, w potencjał ludzki, w proces szkolenia, to wtedy można o tym myśleć, no nie? Państwa takie jak Izrael w ogóle o tym nie myślą. Natomiast te pieniądze podatników, dobrze ulokowane, on nie powinien ich widzieć. One powinny być po prostu w pocie szkoleń i jeszcze raz w pocie szkoleń. Kiedy ja odchodziłem do cywila, to łask był jedyną bazą taktyczną, gdzie nie było akrobaty. Jeżeli chodzi właśnie o takie pokazowe, nie? I teraz jeszcze raz mówię, nie ma w tym kompletnie nic złego, jeśli jest to jakiś procent potencjału, który wykorzystujemy. Bo żeby prezentować samolot w takim układzie akrobacyjnym na pokazach, to nie da się tego robić na samą okazję pokazów. Trzeba się przygotowywać, musi być zaangażowany spory potencjał. Za tym oczywiście idą pieniądze, ale to ja po prostu nie jest to jakoś istotne. Nie, ja widzę za tymi godzinami wylatanymi treningu, którego nie ma, nie? Poważnego. Tym bardziej, że rzeczywistość i czasy są jakie są dookoła, no nie? I akrobacje krzywdy nie zrobią nikomu. Natomiast tak troszkę zboczyliśmy, mówimy o tych akrobacjach, dlatego, że powiedziałeś, no, że chyba dobre rzeczy się dzieją, nie? Ja już jestem emerytem, wożę ludzi w lotnictwie pasażerskim i no oczywiście, no już na pewno nie w sposób aktywny biorę udział w tym życiu lotnictwa wojskowego. Wiesz dlaczego to zapytałem? Bo jesteś kolejnym gościem, facetem z ogromnym doświadczeniem, nie? Bo byli tutaj chłopaki z różnych jednostek. Jasne, tak, oczywiście. I w ogóle nikt nie myśli o tym, żeby zagospodarować ten potencjał tych ludzi i ich doświadczenia, nie? No wiesz, w twoim przypadku wylatałeś, jeździłeś po świecie i tak dalej. I moim zdaniem, jakbyś pracował u mnie w firmie szkoleniowej, czy nie wiem, czy w firmie, która się nazywa Polska, to byś był oddelegowany tam, żeby dalej się dzielić tą wiedzą, aktualizować ją i przekazywać ją młodym, żeby dalej tego doświadczać i z nimi tworzyć coś nowego, nie? Tak, Tomek. Trudno być sędzią w swojej sprawie, no nie? Więc jakby nie chciałbym tu jakby no, ale oceniać jakieś... mojej. No. Natomiast ja nie jestem lepszy czy gorszy, dobry czy zły pilot, ale ja jestem facetem, w którego zainwestowano pieniądze. Podatnicy zapłacili... przeszedłem szkolenie w Stanach Zjednoczonych i potem szereg innych, no nie? Nie dlatego, właśnie, że jestem super. Ile lat to trwało w ogóle? To żadnym... Pilot szkoli się ciągle, zawsze. Taki, który myśli, że zakończył czy jakiś etap, to jest bardzo słabym pilotem. Natomiast wszystkie te kursy, które przeszedłem, nie są wymyślone dla supermenów. Są dla średnio, no dla zwykłego pilota takiego, wiesz, który po prostu, bo Amerykanie mają bardzo duże potrzeby ilościowe, nie mogą sobie pozwolić na jakieś, na przykład Amerykanie, na jakieś, wiesz, na jakieś selekcjonowanie supermenów i tylko po prostu potrzebują solidnych rzemieślników, pilotów taktycznych dużo i muszą mieć świetny system, żeby dobrze selekcjonować
trenować, dobrze szkolić i szkolić efektywnie. Natomiast, więc ja się znalazłem w takim systemie, nie dlatego, że jestem lepszy czy gorszy, tylko dlatego, że zapłacono za to. Ja to szkolenie ukończyłem w ramach kryteriów, które tam obowiązywały, ale ja ciągle jestem inwestycją podatników, ludzi. Nie prezydenta, biskupa, królowej, cesarza, tylko ludzi, podatników. No nie, moja wiedza należy do nich. I w tym kontekście należałoby tę wiedzę w jakiś sposób, no powiedzmy sobie, kolportować, czy też zużyć, nie? Na potrzeby systemu, czy też państwa obywateli, tych podatników. Ale drugą rzeczą jest ta, że jak zacząłeś ten wątek, to powiedziałeś, że gdybyś miał taką firmę, prawda, bo ty używasz rozsądku i logiki, prawda, a może niekoniecznie to jest kryterium, które w tej instytucji jest jakby dominujące, no nie? Smutne. A jak mają Amerykanie właśnie to rozwiązują? Jak wykorzystają takich gości, jak te po tym, jak już oni wylatają to swoje, no już trochę mają lat i tak dalej? W bardzo różny sposób. Jest taka gałąź, która się nazywa Air Reserve. Trochę opacznie my rozumiemy w Polsce, ja też przyznam się, że zanim nie odwiedziłem Stanów Zjednoczonych, to miałem mylne pojęcie o Gwardii Narodowej. Gwardia Narodowa jest potężnym rodzajem sił zbrojnych, źle kojarzonym u nas jako właśnie tacy weekendowi doktorzy, prawnicy. Nie, to jest bardzo, bardzo potężny rodzaj sił zbrojnych, i dofinansowany, i szkolony, intensywnie szkolony, i też biorący udział w realnych działaniach bojowych. Natomiast jest jeszcze właśnie Air Reserve i tam z kolei to są już tacy niedzielni, weekendowi piloci na przykład, bo mówimy o tym naszym środowisku, no nie? Więc w ten sposób na przykład. Ale nie byłoby to, jeżeli chodzi o latanie w rezerwie, rezerwistów, nie? Czyli emerytów, to nie byłoby takie proste w Polsce, bo do tego dążymy, tak? O tym byśmy wspomnieli. Kilka krajów, przyglądałem się temu problemowi, i są kraje, które, no oczywiście najczęściej wspomina się Izrael, prawda? Który no wyciska ostatnie soki z potencjału tam, gdzie może, to robi. Natomiast w Polsce mamy inny problem, taki troszkę systemowy. Mianowicie taki, że piloci z wyższych eszelonów dowodzenia, prawda, tacy no tam jacyś generałopodobni, nie mieliby płaconych dodatków, jeśli nie wylatają określonej ilości godzin w polskim lotnictwie wojskowym. To jest 30 godzin lub 40 w zależności od typu statku powietrznego. I teraz jest ich sporo, prawda, na różnych gałęziach dowodzenia, począwszy powyżej bazy. I oni raz pojawiają się w jednostkach taktycznych, lotniczych, wykonują ten swój nalot, zabierają ten nalot, te godziny komuś, kto naprawdę powinien latać, prawda, i szlifować umiejętności taktyczne. I przez to budować nasz potencjał obronny jako lotnictwa, jako państwa. Więc oczywiście ci ludzie, prawda, myślę o tych wszystkich tam generałach, ich ewentualny udział w taktycznym, rzeczywistym działaniu bojowym, no to potraktujmy jako jakiś freudowski żart, no nie? Więc, ale te godziny są, one są wypalone, prawda, potencjał jest jakiś tam tutaj unicestwiony. Dodatki są. Tak, już tak. I teraz nie wspomnę, że ci ludzie pojawiający się w jednostkach są traktowani priorytetowo, prawda? No jak to pan pułkownik, pan generał teraz będzie leciał. Więc teraz jeszcze trudno byłoby mi wyobrazić sobie rezerwistów,
dołożonych na te sytuacje, o których ci powiedziałem, pojawiających się raz na przykład, no ja widziałbym, powiedzmy sobie, raz na miesiąc, wystarczyłoby, prawda, żeby pewne aktualności na tym poziomie basic employment jako pilot utrzymać, prawda. Ja nie mówię o pilocie taktycznym, który na pierwszy ogień się rzuca jak prezydent w filmie amerykańskim, no nie? Ja mówię o pilocie, który jest w stanie, jest aktualny w lądowaniach, wziąć, przebazować F-16, po prostu być narzędziem, być kolejnym szoferem na podorędziu, prawda, tego samolotu, w ujęciu nawet ilościowym, niekoniecznie jakościowym, bo nie sądzę, żeby generał tam się wziął za przebazowywanie samolotów w razie czego. Więc jeśli by spojrzeć na obraz tego właśnie, jak są wykorzystywane te godziny na ten system, bo to nie jest jakieś oskarżenie personalne, prawda? To jest tak to wygląda system. U nas, tak jest. Tak to jest rozwiązane. I oczywiście trudno winić jednego czy drugiego jakiegoś tam starszego pilota, który przyjeżdża do jednostki polatać, bo tak jest zbudowana jego pensja, no nie? Natomiast no, powtórzę, trudno wyobrazić mi sobie taki układ, jaki teraz sobie tutaj mniej więcej narysowaliśmy, i jeszcze dołożyć pilotów z zewnątrz, którzy przyjeżdżają, no nie? Musiałby przyjść po prostu taki porządny kierownik. Tak. Także rozwiązania systemowe to raz, a dwa, jesteśmy lotnictwem, krajem zapewne też, ale na lotnictwie znam się dosyć dobrze, tym wojskowym naszym, i jesteśmy lotnictwem niewiarygodnie przeżartym rakiem biurokracji. I teraz oczywiście funkcjonując w takim układzie przez dziesiątki lat, bo tak mówimy, prawda, jakiś tam socrealizm, jakaś tam późna komuna, jak to lubimy mówić, prawda, i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie możemy dnia służbowego przeżyć bez 4 czy 5 pieczątek, a tak jest, po prostu nie przeżyjesz dnia bez paru pieczątek, przynajmniej jak ja odchodziłem z cywila. To myślisz, że to jest normalne, prawda? Jak rybka w akwarium. Mieszkasz w pewnym świecie i uważasz, że te reguły są normalne, że cały świat tak wygląda. I ja o tym nie wiedziałem. Mnie jest o tym jakoś tam mówić, po prostu mówię to z pewnym przekonaniem. I nawet jak byłem tam przez ponad rok, w czasie szkolenia na F-16, pierwszy Stanach, ja nie zauważyłem rzeczy, o której zaraz powiem. Dopiero jak byłem tam na studiach w latach 11-12, zauważyłem jedną rzecz, a mianowicie, że w całym świecie dokumentów w lotnictwie amerykańskim, na każdym poziomie, czy to jest zapotrzebowanie na broń, mówimy już o poważnych rzeczach, prawda, odpowiedzialnościach, czy jakimś dziennym rozkazie, na wszystkich szczeblach biurokracji nie istnieją pieczątki tam w Stanach. Są takie wybijane jakieś tam od ministra, no jakieś tam dyplomy na szkołach, nie? Ale to nie ma nic wspólnego z biurokracją. Nie ma pieczątek. I teraz zobacz, Tomek, przez rok, będąc na F-16, ja tego nie zauważyłem nawet, wiesz? Dopiero jak już myślałem o tych rzeczach bardziej, jak byłem tam na studiach jako major, to się zapytałem mojego kolegi z klasy. No mówi, nie ma. I potem zacząłem sobie zastanawiać, potem zacząłem, wiesz, sklejać rzeczy, że mówimy o lotnictwie tak potwornie potężnym, kompleksowym, no nie? Jak to jest możliwe? Wiesz, no jest możliwe. I potem wracasz do rzeczywistości, w której... Są pieczątki. W której, tak, oprócz tego, że są, to ludzie, którzy żonglują tymi pieczątkami, to jest dla nich po prostu oręż, tak, to jest świętość, no nie? I teraz, więc zacząłem się tym interesować i powiem ci, natknąłem się na bardzo ciekawą rzecz przypadkiem. Bo tak się mówi komuna, nie? Ale czytałem taką książkę kiedyś, biografię takiego pilota Januszewicza. On latał tu w 101 eskadrze w czasie wojny wrześniowej i potem w 303 eskadrze w czasie bitwy w Anglii, ale poległ tam. I natknąłem się, czytając wspomnienia, znaczy to nie były wspomnienia, to była biografia. Czytając tę biografię, natknąłem się na scenkę, na której utknąłem i nie mogłem tej nocy zasnąć, nie? Już żeby zmitologizować jakoś te sceny. Ale na pozornie nieistotną scenę się natknąłem. A mianowicie tam był opisany, to był 5 albo 6 września, nie? Wojna już była dawno przegrana w powietrzu. Niemcy mieli totalne panowanie w powietrzu. I tam była opisana sytuacja, jak z lotniska polowego wysłany był jakiś podoficer, jakąś tam zarekwirowaną ciężarówką z zarekwirowanym paliwem, to już wiadomo, to już była partyzantka, no nie?
I miał pojechać do Palmir, wtedy tam, gdzie to więzienie później. Wtedy wówczas tam był skład amunicji, magazyny amunicji w Palmirach. I miał odebrać naboje do szczeniaka, tam do tych karabinów, do tych P7-ek, naboje i ogniwka do taśm. I on pojechał po to i przypominam jeszcze raz, już wojna teoretycznie trwała jeszcze miesiąc, nie? Natomiast ona była już przegrana, prawie że. I ten żołnierz, nie pamiętam w jakim stopniu, nie wydał mu tych nabojów, dlatego że zabrakło asygnaty. Ten, który przyjechał z tego ulicy polowego, nie miał asygnaty na to. I autentycznie nie wydał mu tych. To nic, że za parę dni Niemcy sobie wzięli już bez asygnaty te ogniwka, te naboje, no nie? I zamknąłem tę książkę i mówię sobie, Jezu, przerażające, no nie? A teraz jest gorzej. Więc tak zacząłem się zastanawiać nad tym rakiem biurokracji. I tak wracając do tego tematu naszego umieszczenia tych pilotów rezerwy, bo tak wróciliśmy do tego troszkę z długiej podróży, to biurokracja jest straszna, jest potworna. I umieścić takiego cywila, prawda, w systemie tym jakimś powiedzmy sobie uprawiania aktywnego latania w lotnictwie wojskowym, to wyobrażam sobie, że musielibyśmy kupić jakiś, no nie wiem, no... Dwa tylko samoloty transportowe na samą dokumentację, chyba żeby przewoziły. Także tak. Smutne. Smutne, ale nie uważasz, że społeczeństwo trochę się budzi? Uważam, że tak, oczywiście, że tak. Ja tutaj ostatnio mówiłem o przykładzie z Irlandii na przykład, nie? Bo tam jest straszny kryzys kościoła, trochę zmienię temat, nie? Jasne. No, ale wiesz, ludzie zaczęli odchodzić, tą apostazję i w ogóle, ale tam czytałem artykuł gdzieś, że w pewnym miasteczku ludzie się zebrali, no bo oni sobie chodzili do tego kościoła, mieli jakąś wspólnotę i tak dalej i stwierdzili, że dlaczego oni mają odchodzić z kościoła, nie? Niech odejdą biskupi. Prawda? Niech odejdą ci, którzy go popsuli, nie? Prawda? Bo nie umieli im zarządzać. I oni się tam wszyscy wzięli w garść, złożyli się, zrobili normalnie zrzutę, wynajęli księdza, w sensie, bo był też przy tym ksiądz i jest już oficjalnie, nie? Że oni tyle i tyle dostaje ksiądz za to, że czyni tą posługę. W tym cenniku są te pogrzeby, pochówki, chrzciny, nie wiadomo co tam jeszcze jest, nie, czy śluby. I działa jakoś, nie? Nie wiedziałem o tym, ale bardzo fajny przykład. To jest właśnie treść versus forma. Z Gandalfem też żeśmy rozmawiali odnośnie ZUS-u naszego, no bo to jest też system przeżarty. Zresztą dużo jest takich systemów w każdych instytucjach. I że może to wreszcie ci, którzy te właśnie pieczątki tam przerzucają, te kwity i tak dalej, to może do nich trzeba dotrzeć w końcu, nie? Że to w zasadzie wszystko przez nich też, nie? Tak. Też się muszą obudzić. Tak, tutaj użyłeś bardzo, bardzo szerokiego spojrzenia, z innych jakby i środowisk, i światów, prawda? Wręcz światopoglądowo. Ja się nie znam na jakichś takich organizacjach jak ZUS zupełnie, no nie? Natomiast to, jak to działa w lotnictwie, pozwala sądzić, że jest bardzo podobnie, no nie, w pozostałych obszarach życia. Natomiast bardzo fajny przykład. No ja nie wiedziałem oczywiście o tym. O Irlandii wiem, wiadomo, to jest w Kanadzie wychodzą też bardzo różne rzeczy teraz, więc ludzie się budzą. Natomiast pewna pierwotna, szczera potrzeba wiary na pewno w ludziach pozostaje, no nie? I właśnie czyli treść versus forma. Czy my potrzebujemy tych purpuratów, tych i przede wszystkim tych wielkich pieniędzy, no nie? Czy, a gdzie prawdziwa wiara? A w naszym przypadku, gdzie prawdziwa obronność? No nie, bo wojsko nie jest prawdą, że jest środowiskiem, czy też grupą zawodową nieproduktywną. Wojsko produkuje, a przynajmniej powinno produkować obronność, prawda? I to jest najważniejsze. Wszystkie pozostałe to są jakieś tam pochodne, czy pomocnicze funkcje. A w jakiej formie jest polskie lotnictwo wojskowe na tle innych krajów europejskich? Czy my faktycznie jesteśmy mocni i zdolni do walki? Bo wiesz, tak, na kwitach być może to tam wszystko gra i piszczy, nie? A jak jest w realu, twoim zdaniem? Jeżeli chodzi o odpowiedź taką zero-jedynkową, tak lub nie, no to odpowiedziałbym tak. Dlatego, że no ja jestem bardzo dumny z moich kolegów i koleżanek teraz i wiem, ile serca wkładają i wiem, że są prawdziwymi patriotami. I oczywiście... Ale jaka jest ta siła, nie? Siła realna jest no bardzo łatwa do sprawdzenia. To jest 48 samolotów, jeśli chodzi o lotnictwo, prawda? Teraz te dyskusje są bardzo żywe. Jakie samoloty? Ile?
gdzieś... No bo to, że mamy samoloty, to jest jedno, ale to musi... Potencjał ludzki jest oczywiście bardzo, bardzo ważny. I teraz troszkę się zapomina o tym problemie, bo to jest najistotniejsze. Ci to właśnie ten jak to było w Top Gunie, pilot in the box, nie? Czyli ten dobrze wyszkolony, już nie wspomnę zmotywowany, prawda, ale dobrze wyszkolony pilot. To jest raz. Teraz jeszcze doszedł czynnik, doszło kryterium, które nie było brane pod uwagę jeszcze 15 lat temu, a mianowicie czas. Dużo trudniej jest dzisiaj kupić samolot, w sensie nie ma ich na półce sklepowej, tak jak było jeszcze kilka lat temu, prawda? Trzeba się ustawić w kolejce po dobry samolot. Więc ten problem jeszcze doszedł. Natomiast no jest teraz on dyskutowany, sporo jest na ten temat i dyskusji, i rozmów, prawda? No, dzień dzisiejszy jest jaki jest. 48 samolotów plus parę tych FA-50 koreańskich, prawda? Więc to jest potencjał rzeczywisty. Ja mówię oczywiście o lotnictwie taktycznym, no nie? Tylko. No i jest jeszcze tych kilka MiG-29, z którymi można byłoby coś zrobić. Ten samolot ma swoje ograniczenia, oczywiście, no nie, ale jest konkretny rodzaj misji, można to wiązać do obiektu, wiesz, ci ludzie mogliby latać dzień w dzień, to samo, wiesz, defensywną misję, tu pilnujemy tego, jesteśmy tymi mistrzami, no nie, natomiast... Czy to się robi, czy nie, no to jest zupełnie inny temat. No, nie, no jeżeli, skoro technika jest jakaś tam, no trzeba jakoś tam ją użytkować. Nie wiem, czy akrobacje są tutaj dobrym pomysłem. Ale wracając, no to takich przystających do współczesnego pola walki samolotów mamy 48, plus parę tych koreańskich FA-50. To jak to wygląda na tle, na przykład, nie wiem, Niemców? Bardzo źle. Francji? Bardzo źle. Jesteśmy słabsi, tak? Jesteśmy dużo słabsi. Bardzo dużo jest w ostatnich latach, znaczy z jakichś, wiadomo, że z politycznych względów flekowało się Niemcy, że się rozbrajają, że są słabi. Natomiast lotnictwo Niemiec w porównaniu do naszego jest potężne, dlatego że oni mają 6 skrzydeł lotnictwa taktycznego. Każde, to znaczy zaraz powiem, każde skrzydło to jest kilka eskadr. Kilka eskadr, prawda? Czyli idziemy w naście eskadr. Eskadra to jest mniej więcej 16 samolotów. My w Polsce mamy 3 eskadry lotnictwa taktycznego. Takie kraje jak, ja nawet nie będę mówił tam o Francji, Hiszpanii, już nawet nie o Rafie, no nie? Ale takie kraje, wiesz, jak Grecja, jak Włochy, one mają kilkanaście eskadr lotnictwa taktycznego. Kilkanaście. My mamy 3, no nie? I teraz... Z jakichś powodów nie używa się tych porównań w tych rozmowach. Tak, w takich dyskusjach Polacy nie są doinformowani, jak źle to wygląda, jeśli chodzi na przykład właśnie o ilość. Żeby to jakoś zaleczyć, czasami, jeśli temat jest dotykany, porównujemy, to używamy wtedy takiego narzędzia, żeby użyć jako płaszczyzny porównania demoludy. I tu wyglądamy dobrze. No nie? Tylko czy my chcemy się porównywać? My jesteśmy naprawdę krajem, który po pierwsze dostał parę lekcji historycznych, prawda? Który ma takie, a nie inne położenie geopolityczne. Dostał parę lekcji, ale do tej pory chyba nie wyciągnął wniosków. Tak, no to jest, no nie chcę, no każdy ma swoją opinię na ten temat. Myślę, że ona jest dosyć jednoznaczna, ale niestety. Natomiast kochamy nasz kraj, prawda? Potrafiliśmy pomimo wielu przeciwności na przestrzeni setek lat, potrafiliśmy ten kraj ukonstytuować, utrzymać, mamy nasz język, naszą kulturę i kochamy i ten język, i kulturę, i ten kraj, prawda? Ale świat to nie są baśnie Andersena. No nie, trzeba umieć to obronić. W dzisiejszym świecie trudno obronić go samemu. Trzeba się starać, prawda? Trzeba dążyć, żeby mieć taką armię. Bo oczywiście wiadomo, że najważniejsza jest edukacja, najważniejszy jest człowiek i wiadomo, że ludzie chcieliby czytać poezję i czytam część z nich, słuchać muzyki, prawda? I w ogóle nie wiedzieć, że są samoloty bojowe i że się nimi zabija. I mają do tego prawo, nie? I ochronimy tych ludzi, bo to faktycznie jest, tylko że to życie na tej planecie takie nie jest,
Nie? My się zabijamy o głupie rzeczy, o bogów, o różne, bardzo różne rzeczy. No nie? I po prostu trzeba być gotowy na to. Jeżeli mamy być państwem niezależnym, musimy mieć jakąś siłę. No nie? Żeby mieć jakąś siłę, to część tej siły to jest lotnictwo. W tym i technika, i potencjał ludzki. No nie? Dlatego wracając do swojego pytania, na tle krajów, które dbają o swoją obronność, no nie, na przykład Grecja, no już tam nie wspomnę o Turcji, to wyglądamy bardzo blado, bardzo źle. Natomiast żeby jakoś ukryć ten stan rzeczy, to się albo o tym nie mówi, prawda, albo porównuje się nas do demoludów, nie, żeby to wyglądało jakoś tam pozytywnie. Na tle demoludów. Na tle demoludów, tak. Wiadomo, o co chodzi, nie? O tamte te były socjalistyczne kraje. Natomiast wiadomo, nie jesteśmy krajem bogatym, no nie możemy sobie, łatwo jest powiedzieć, no tak, potrzebujemy 160 samolotów, kupmy je jutro, no nie? Wiadomo, że tego się tak nie da zrobić, oczywiście, no nie? Natomiast musi to być na liście priorytetów istotne, dlatego, że jeśli nie potrafimy obronić, inaczej, jeżeli mamy jakieś wartości, jakiejś sfery pielęgnować, jak edukacja, prawda, jakaś opieka zdrowotna i tak dalej, no to musimy mieć pięści tarczy, żeby to chronić też, no nie? I jeszcze raz, to są rzeczy bardzo drogie. My nie jesteśmy jakimś tam krajem bardzo bogatym, natomiast powinno być to bardzo istotne, myślę, nie? A jak zmieniało się w ogóle lotnictwo za twojej kariery? Trochę widziałeś, jak gdyby tak, trochę uczestniczyłeś jak takim, w dwóch takim, światach. Takim nie? Dzieckiem transformacji, tak. Tej później takiej komuny to ja nawet nie chcę komentować. Rzeczy, które widziałem sam, to sam w to nie wierzę. Nie? To było latanie jakieś 20 godzin w roku, po prostu dmuchanie jakichś historii, mitów. Duży, spory wysiłek wykonałem, żeby to zapomnieć w każdym razie. Natomiast kiedy pojawił się program samolotu wielozadaniowego na horyzoncie, to niewielu ludzi o tym wie. Można to prześledzić właśnie, jak to się zmieniało, ale miało być 160 samolotów zamówionych wtedy. Ten pierwszy to było z różnych... Który to był rok? To były późne lata 90. Czyli kto był u władzy wtedy? 90. Ja, to znaczy... Bo to też się zmienia dużo za władzy, nie? To jest co władza, to jest nowa, zwłaszcza, nowe pomysły. Zwłaszcza w Polsce, tak. Zwłaszcza w Polsce. No, że nie ma kontynuacji, jest, nie? Tak. Ten problem braku ciągłości jest ogromny. Zwłaszcza przy właśnie jakimś planowaniu długofalowym, w sensie czasowym, prawda? Zaopatrywania wojska. To nigdy nie jest kwestia tam paru lat. Bardzo ciekawego, bo w Polsce to jest istotny problem. Widzimy to na co dzień, prawda? Że oprócz tego, że zmieniane są decyzje, przy tych wszystkich zmianach władzy, które widzieliśmy za ostatnie, tam powiedzmy, 20 parę lat, to najpierw są decyzje kadrowe, dintojry, zemsty, prawda? Przeorientowanie jakieś takie. Wszyscy się zastanawiają, o Jezu, ten jest z tej opcji, to był z tamtej opcji, no nie? Jakby to miało coś wspólnego później z obronnością. Jest zamawianie tabliczek tak. Na drzwi. Tak. To oczywiście jest nieuniknione. Ale po pierwsze, powinno być to nieuniknione na bardzo wysokich szczeblach dowodzenia. Dwugwiazdkowi, trzygwiazdkowi generałowie powinni się tym martwić. Tak jest w zdrowych demokracjach, prawda? Bo to już są nadania polityczne. W Polsce to jest bardzo nisko. Na poziomie podpułkownika. To już są takie, powiedziałbym, nadania quasi polityczne. Ale ważniejszy jest problem ten, który powiedziałeś. No bo zemsty zemstami, czyli jakby ingerowanie w ciągłość pewnych programów, pewnych wizji, prawda? No bo mówię, wizji, prawda? 160 samolotów było w planie, tak? Tak, taki był początek, taki był w tych czasach transformacyjnych. Kiedy pojawiła się wizja pierwszego samolotu zachodniego, taktycznego w Polsce, bo to jeszcze nie było jasne, czy to będzie F-16, do konkursu stanął wtedy Gripen szwedzki, Mirage 2000 francuski i F-16. Dużo się mówiło też wtedy o F-18 wtedy. Ale to strona amerykańska lobbowała w tę stronę. I wyłoniony został F-16. Natomiast ilość, ja nie będę teraz ciebie ani naszych przyjaciół po drugiej stronie kamery zanudzał. To jest bardzo łatwe do prześledzenia, do sprawdzenia, jak wyglądało redukowanie tej ilości. W którymś momencie bardzo intensywnie wpłynęło na to pozyskanie przez Polskę używanych MiG-29.
fakt, że weźmiemy za przysłowiowe euro MiG-29 od Niemców, też przyczynił się do decyzji, że zredukujemy ilość zamawianych tych nowych samolotów. To był jeden z etapów. Ich było więcej, ale to podaję jako przykład właśnie, no nie? Natomiast, czyli wizja była taka, żeby tych samolotów było grubo ponad setkę, no nie? Ona była redukowana. Natomiast kiedy program się pojawił, to nastąpiło, ja powiem coś, co będzie niepopularne, źle przyjęte, ale minął czas łatwych słów i pięknych, no nie? Ludzie, którzy polecieli do Stanów na szkolenie, prawda, otrzymali kubeł zimnej wody i zaczęli to lotnictwo wojskowe od nowa. Świat F-16 był wtedy wyspą w polskim lotnictwie. Ja pamiętam pułkownika, który służy do dzisiaj nawet i dalej jest pułkownikiem, który przyszedł do nas któregoś dnia rozeźlony, tam pamiętam, i powiedział, że całe polskie lotnictwo nie będzie się naginać do was, wy się nagniecie do reszty, prawda? Więc chcę powiedzieć, że w tych latach, o których pytasz, nastąpiło pewne zerwanie z jakością, z którą mieliśmy do czynienia do późnych lat 90. Pamiętam takie bonmoty, takie gadanie, że no to nie możemy tak robić, że wszystko bierzemy od Amerykanów, ale weźmy trochę dobrego od nich, trochę dobrego z tego, co u nas było. Nic nie było dobrego. Nie? Trzeba było po prostu bardzo jasno na pewnym etapie emulować, naśladować, uczyć się. Bo po prostu te standardy, ta jakość i ten potencjał naszego lotnictwa wojskowego w porównaniu do tego, co prezentowali sobą Amerykanie, był strasznie niski. Więc trzeba było po prostu się dużo uczyć, schować w kieszeń wszystkie jakieś tam mity socrealistyczne, i zadbać o to, żeby ten samolot był dobrze wykorzystany i ten program, żeby był dobrze wykorzystany. I ja wokół siebie miałem wspaniałych ludzi. Dalej latają. Nie będą pewnie generałami, niestety, ale wiesz, ta pasja i to, co ci ludzie zobaczyli, jak to może funkcjonować w Stanach Zjednoczonych i w innych, bo później nastąpił pierwszy wylot za granicę na ćwiczenia, najpierw składany Exchange of Scripts do Danii, pamiętam, brałem w tym udział, i potem kolejne ćwiczenia lotnicze. Właśnie, bo chciałem o to zapytać, jak ty sam się w ogóle znalazłeś, nie? W tych wszystkich szkoleniach, ile lat spędziłeś w ogóle na tych wyjazdach, bo to jest też, bo rozmawialiśmy w ogóle przed, nie? Że te nasze ścieżki kariery były podobne, bo też nawet w tym samym czasie gdzieś tam... Tak, nie? Kiedy ty walczyłeś w Stanach. No. Tak, nie? No i tylko, że tutaj ty naprawdę miałeś to, że nie wiem, czy to państwo, czy ktoś, że ty mogłeś się skupić tylko na lataniu, nie musiałeś myśleć o tych warunkach bytowych i tak dalej. Z tego, co tu czytałem, to i żona do ciebie przyjechała. To naprawdę ułatwiło życie bardzo, tak, nie? Tak, oczywiście. I to jest wielka, fajna sprawa dana mi przez nasze państwo, nie? Przez naszych podatników. Bo moja rodzina była ze mną, nie? Ja miałem wielkie wsparcie. Jak byłem na studiach później, to i moje dzieci, prawda? Jak szkoliłem się na F-16, to moja żona. Ile lat spędziliście za granicą generalnie, tak jak w służbie? W Stanach Zjednoczonych to łącznie to prawie 4 lata. Ale na tych wszystkich ćwiczeniach innych, no to oczywiście już bez żony, nie? No to już różnie było. Natomiast do tych czasów, kiedy się pojawiły F-16, sporo było wyjazdów zagranicznych też w jakichś takich w ramach programów, wiesz, konsolidacyjnych. Bo, wiesz, ja tego tutaj jednego nie rozumiem. No. Państwo cię wysyła, coś tam ludzie z wojska, czyli twoi szefowie wysyłają cię gdzieś za granicę, żebyś się nauczył, pozyskał wiedzę, przyglądał się i tak dalej. No to trochę jak też bym cię wysłał tam, idź tam, zobacz, co tam jest nowego i jak coś, to zaaplikujemy u siebie, nie? Tak, tylko że to są kursy wysoce kompetencyjne, no nie? Mieliśmy takie powiedzenie wśród lotników w Lob Travel. Co to znaczy w Lob Travel? Nie? Wtedy jeszcze nie było sił powietrznych, to były Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej. I jeżeli wojskowi lecieli gdzieś za granicę,
no to była taka wycieczka, nie? Oni nie byli tam z niczego sprawdzani, nie musieli się uczyć, wiesz, nie? Dlatego to był tak, no, mówić na to Vlop Travel. Natomiast z tym programem w 16 Vlop Travel się skończył, dlatego że jadąc tam, trzeba było będziesz musiał zdać szereg egzaminów. Część kolegów nie dało rady, byli wypisani ze szkolenia przez Amerykanów, bo nie spełniali pewnych kryteriów. Podobnie było z innymi kursami, na przykład kurs Tactical Leadership Program, podpisuje się lojalkę, po prostu, że jak tam cię wyrzucą, czy gdzie nasze jakieś tam, powiedzmy sobie, no te rozwiązania prawne, myślę, że byłyby bezwzględne, ale ryzykujesz tam, że będziesz płacić za ten kurs, wiesz? I to jest kurs szalenie kompetencyjny. Wiemy, jaką kwotę byś płacił? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym wtedy, dlatego, że tak jak tutaj Nawal powiedział u ciebie, jak był, że wtedy, na tamtym etapie ja bym dopłacił, żebym to robić, no nie? Więc nie zastanawiałem się nad takimi. Takie rzeczy były nieistotnym zupełnie kryterium. Natomiast to są wyjazdy, które obarczone są ryzykiem, że ich nie ukończysz, tego kursu, prawda? Że powrócisz w jakimś dyshonorze, wiesz, i tak dalej. A model u nas w Polsce generała to jest facet, który już na takim średnim, jako kapitan już ma, on już się widzi generałem, nie może ryzykować takich rzeczy, prawda? Dlatego jest wyjazd na szkolenie i jest wyjazd na szkolenie, no nie? To jest oprócz tego elementem jeszcze szkolenia na F-16 był taki kurs IFF, Implementation to Finding Fundamentals, bardzo wymagający i bardzo i obarczony takim pierwiastkiem selekcyjnym. No nie, że naprawdę łatwo było tam odpaść. Więc tak jak mówię, nagle grono chętnych się dużo zmniejszy w takiej sytuacji, nie? Gdzie jedziesz gdzieś i oczywiście możesz do sobie wpisać karierę, ale jest to obarczone ryzykiem, nie? Że sobie tę karierę złamiesz. Znaczy to akurat nie jest problem w polskim lotnictwie, ale że, no, że nie ukończysz tego kursu. Nie? Więc no, jak się da ominąć, no to nie ma co tam się pchać. Dobra, czyli jesteś 4 lata w Ameryce, wracasz... Prawie, no tam potem jakieś ćwiczenia, jakieś grill. Szkolisz się, tak, nie? Wracasz i zostajesz dowódcą eskadry? O, dowódcą eskadry dopiero byłem po studiach w Stanach, bo ja jeszcze byłem na studiach operacyjnych w 2011 i 2012 roku i dopiero później zostałem dowódcą eskadry. Ale powiedz mi, przez tą twoją, bo w tej części będziemy już stricte rozmawiać, że jak gdyby, wiesz, jak to wygląda ta praca i tak dalej. W ogóle były takie rozmowy, żeby przyjąć jakieś rozwiązania, które mają Amerykanie i tak dalej? No, było... My teraz jesteśmy nagrywani, tak? Tak. Chcę jeszcze raz zadać pytanie? Nie. Tak. Powiem ci tak. Żeby system działał, prawda, to bardzo istotne jest, żeby... Albo inaczej skonstruuję pytanie. Jesteśmy w NATO, tak? Mm-hmm, tak. Mamy jakiś sojusz. No, są te wszystkie ćwiczenia, poligony i tak dalej. To, czyli nie można przyjąć jednej jakiejś procedury, która działa we wszystkich krajach, jak jest podobna, po prostu zrobić taką natowską armię, no i żeby to po prostu uzdrowić, nie? Tak, oczywiście, tak jest. Przyjąć model, który działa, no bo tamten standardy... język angielski, który jest globalnym językiem, działa. I wiesz, upraszcza wiele kwestii, nie? Tak, język jest na szczęście tym filtrem selekcyjnym, prawda? Jeżeli chodzi o personel. Natomiast te procedury, one są i działają na poziomie taktycznym, operacyjnym, prawda? Żeby wojska współdziałały. Natomiast nie ma takich narzędzi, jak sądzę, nie powinno być, na poziomie kadrowym, prawda? Jak my sobie, jak te kadry są dobierane w sensie kompetencyjnym. Jeżeli w lotnictwie amerykańskim ktoś jest dowódcą skrzydła, prawda, to jest tylko nazwisko na fotelu. Albo jak to oni mówią, kapelusz, hat, nie? Ten facet tam przyszedł i odejdzie. Ale wiem już, iloma samolotami dowodził, jakie ma doświadczenie, jaki nalot, dlatego że bez spełnienia tych kryteriów nigdy by nie został dowódcą skrzydła, dowódcą eskadry, dowódcą bazy. Czyli to, że kryterium kompetencji jest istotne, prawda, w selekcjonowaniu i w budowaniu kadr, personelu, bo one budzą zaufanie potem, prawda? Podwładni nie muszą się zastanawiać, czy ja tam lubię Zbycha, czy Jarka, czy nie lubię, no nie. Interesuje ich praktykiem. Tak, albo są ich pewni, prawda, bo że kryteria zostały spełnione. I tak się dzieje w dobrych siłach powietrznych, prawda? Czym schodzimy bliżej plemienia afrykańskiego,
z drugiej strony osi, prawda? Czyli jakieś państwo ze słabą organizacją, no nie na przykład jakieś plemię. To tutaj istotne są oczywiście, no nie wiem, w jakiego Boga wierzysz, czy nie wierzysz, czy jakieś takie szalenie oddalone od kompetencji kryteria, no nie? I teraz jest takie narzędzie kadrowe, ono było wprowadzone najpierw eksperymentalnie, bo też zapytałeś, ja tak się z przestrachem zapytałeś, czy jesteśmy nagrywani. Jest cały takie, czas. Tak, więc jest takie... Cały czas nagrywamy. Nagrywani w sensie na potrzeby podcastu. O innych to nie wiem i nie dbam o to. Natomiast żeby emulować, bo ja też będąc na studiach w Stanach Zjednoczonych, bardzo się interesowałem właśnie, jak to się... byłem w klasie kilkunastoosobowej z majorami. Tam był pilot F-22, pilot U-2, pilot F-15, świetni ludzie, z którymi bardzo dużo weekendów spędziliśmy, no nie, z rodzinami i dowiedziałem się dużo rzeczy, które mnie interesowały. Jedną z tych rzeczy właśnie, jak wygląda ten proces selekcji u nich, jak to jest, ale jak to jest naprawdę, prawda? Jak to wytłumaczyli mi, co to znaczy być pod osią, na osi, nad osią, w sensie awansów. Ja nie będę tu mówił o tych pierdołach. Natomiast jest bardzo ważna rzecz, która była z tego świata selekcji kadrowej. Jedna rzecz była zaimplementowana. Przez moment eksperymentalnie, ja szczerze mówiąc nie wiem, jak jest teraz. Jak już wychodziłem do cywila, to przestało mnie to zupełnie interesować. Bardzo fajne narzędzie wydawało się łatwe do wprowadzenia. Mianowicie taki dokument, nie będziemy za dużo o nim mówić, ale taki opisujący stanowisko, czyli ty, Tomek Dwal, zasiadasz tutaj na fotelu, prawda, podcastera. Żeby na nim siąść, to tutaj jest napisane, że musisz język angielski znać tak i tak. Musisz mieć wygranych ileś tam walk, rozumiesz, w MMA. Musisz spełnić te kryteria, no nie? I teraz ty tu siadasz i ja już wiem, co za tobą stoi, że ty to spełniłeś, bo inaczej przez jakieś tam różne departamenty kadr nie prześliznąłbyś się na ten fotel. I nie ma istotne. Nie ma żadnego znaczenia, no nie? Jaki masz tam kolor skóry, jakiegoś wyznania, to są rzeczy kompletnie bez znaczenia w tym układzie, powiedzmy tutaj selekcyjnym. I coś takiego było wprowadzone, jak my wróciliśmy za 16, tak? Najpierw tam na poziomie, powiedzmy sobie, nie w całych siłach powietrznych, czyli tak, żeby być dowódcą na przykład eskadry, prawda, to musi mieć taki, i to są kryteria kompetencyjne, nie? Czyli angielski, jakiś tam, nie wiem, WF takie i tak dalej. I teraz to było bardzo szalenie entuzjastycznie to było przyjęte. Bardzo dobrze reagowaliśmy na to z dwóch względów. Po pierwsze, że warto było dbać o siebie, nie? Rozwijać. W sensie, no dobra, teraz chciałbym dowodzić dwoma samolotami, chciałbym dowodzić czterema samolotami, prawda? Kompetencje dbać o siebie, w sensie WF, dbać o język angielski, żeby to spełnić. Jeśli ma się jakieś ambicje, prawda, żeby dowodzić eskadrą w przyszłości, czy jeszcze na innych eszelonach dowodzenia innymi oddziałami. Ale ten entuzjazm wynikający właśnie z tej wiary w siebie nie był tak duży, jak z drugiego powodu. A mianowicie wyobrażaliśmy sobie wtedy, że takie rozwiązanie spowoduje, że za 20 lat będziemy mieli takich właśnie generałów, takich dowódców, jak te fotele amerykańskie. Nie? Że jeżeli ktoś jest właśnie dowódcą tego czy tamtego, to ja wiem, co za nim stoi. Prawda? Wiem, jakie doświadczenie. W przypadku pilota wiem, jaki nalot, wiem rodzaj tego nalotu, jaki status, no nie, bo mamy takie statusy właśnie Combat Mission Ready i inne w lotnictwie taktycznym, ale to oczywiście te kryteria byłyby dokrojone do rodzajów lotnictwa, czy też do rodzajów sił zbrojnych innych. I to napawało nas ogromną nadzieją, że to lotnictwo w przyszłości będzie miało kadry właśnie takie jakby odporne na zawirowania polityczne, nie? Że przyjdzie nowa opcja i będzie teraz kurwa my, nie? I tak po prostu nie musisz na to patrzeć, co parę lat, nie? Dlatego, że no dobrze, nie? On tam wierzy w Wisznu, wierzy w Wudu, w porządku, ale ma taki nalot, taki WF, taki angielski, cześć, no nie? I nagle, któregoś dnia za pana Antoniego
zaczęły się awanse jakby ludzi, którzy nie spełniają kryteria, nie na te wysokie stanowiska. Jak to? Zaczęliśmy się pytać. I pojawiło się w tych dokumentach takie nowe kryterium na potrzeby sił zbrojnych. I jeżeli to było odhaczone, to tamte są już nieważne. No nie? Więc zobacz. I teraz można było awansować każdego na każde stanowisko. I oczywiście mówię to bez krzty żalu. Może ten gram żalu jest skierowany w kierunku tej utraconej wizji, nie? Przyszłości i posiadania w tej przyszłości kompetentnych kadr. Natomiast Tomek, jak łatwo zniszczyć tylko jedno narzędzie, prawda? Jedno rozwiązanie, jakby nie było biurokracyjne, nie? Żeby utoczyć raka, wiesz, albo karmić go w systemie, nie? Smutne. To zapałostek. No ja jestem starym emerytem, już nie będę opowiadał bajek. No ale jak już mówisz z Antoniego, to tobie się zdarzyły jakieś takie sytuacje właśnie chociażby z Misiewiczem i takimi innymi podobnymi? Ja odszedłem. Misiewicz był bardzo popularny, nie? Ale no pewnie tam dużo innych takich gości zostało. Tak, tak. On jest gdzieś tam oddelegowanych z misją naprawy wojska. Zjawiskiem, zjawisko tego typu, nie? Czyli taki pan nikt wyciągnięty przed szereg pułkowników i generałów, prawda? Noszących parasole nad nim. Zjawisko to świadczy o tym tylko, pozostawiam tę osobę, prawda, i też i personalnie, i ministra. Natomiast gdzie ono nas, nasze wojsko sytuuje w tej osi silnie, dobrze zorganizowane, demokratyczne państwo i wojsko versus plemię jakieś, prawda, afrykańskie, czy tam jakiś bantusan. Gdzie my tu się plasujemy, prawda, skoro dochodzi do takich sytuacji, odżegnywałbym się od ocen personalnych jednego czy drugiego tam ministra, generała i tak dalej. To jest nie moja rzecz, nie? Ja nie oceniam tych ludzi. Natomiast system pozwolił takiemu zjawisku w siebie wsiąknąć, nie? I zaistnieć. I po prostu tu jest, uważam, problem, nie? Jakim my jesteśmy wojskiem, nie? Skoro do takiej sytuacji doszło. Na sam koniec tej części jest nowe rozdanie, nie? Jest nowa władza. Ty widzisz jakąś nadzieję, że to będzie, nie wiem, coś się poprawi w twojej branży, w wojsku, w lotnictwie? Ja jestem szoferem samolotów, jestem pilotem samolotów pasażerskich, wożę ludzi i wiesz, no ja nie jestem jakimś analitykiem, ja mogę... No ale kontakt z ludźmi w wojsku masz, tak? Kontakt mam oczywiście, natomiast no ja nadziei nigdy nie stracę, wiesz, no to jest lotnictwo, o którym jeśli krytykuję je, to robię to dlatego, że ono mi leży głęboko w sercu. Ma swoje dobre miejsce i po prostu ja je kocham. No nie? I to nie chodzi, to nie jest jakaś kwestia plucia w gniazdo, czy wiesz. Także ja nadzieję mam, oczywiście. Kwestia jest teraz oczywiście, my możemy przepychanki personalne kompletnie mnie nie interesują. Zupełnie mnie nie interesują, dlatego że ja wiem, że ludzie... Moi przyjaciele, jakbym ich wymienił, no to w ogóle by mi tam zaszkodził. Ale poczekaj, wiem, że ludzie, którzy naprawdę potrafiliby coś zmienić, nigdy nie będą generałami. No właśnie, i o tym chciałem powiedzieć, bo to był też, to ja zawsze przytaczam komandora porucznika Kopecia, który mówił kiedyś do mnie, też tak powiedział przez telefon nawet, że ja już nie będę, Tomek, skromny, bo całe życie byłem skromny i tą swoją skromnością zrobiłem miejsce tym miernotom, które teraz wydają mi rozkazy. Nie? I czy to trochę jest, nie jest tak, że to jest też wina tych ludzi, którzy są oddani i tak dalej i jednak no, nie mamy w sobie czegoś takiego, że się chcemy sprzedać. Nie? Ja też pamiętam, że przespałem jak gdyby swój okres, kiedy wiesz, dzwonili do mnie dziennikarze, bo byłem pierwszy, zrób z nami wywiad i tak dalej. Mówię, nie wolę iść na trening, trzeba trenować. Nie? Wydaje mi się, że wiem, o czym mówisz. Wydaje mi się, to jest to, co Amerykanie jednak nazywają, że make a difference, go and make a difference. Tak. Nie? Dobra, przestań jęczeć. Tak, wejdź i coś zrób, nie? A nie tam właśnie, bo jak ty tego nie zrobisz, to ta miernota, która tego tutaj nie przeszła, to się tam znajdzie na potrzeby sił zbrojnych. To sobie zapamiętam, nie? Bo to jest ważne, nie? To jest tak jak w karate. Są pasy i ty wiesz, co masz zrobić, żeby dostać czarny pas, nie? Kryteria do spełnienia. Tak.
Tyle. Musisz mieć tyle walk, nie wiem, musisz zrobić tyle kopnięć, czy tam w razie... To jest strasznie dobry temat, którego dotknąłeś, prawda? Czyli, problem, czyli nie jęczeć, nie narzekać? Jesteś tylko, dobry tak. I nie chcesz o tym mówić. Jak słuchaj, Tomek, powiem zostaniesz, ci... Zostaniesz od razu jako, wiesz... Zapytałeś mnie dzisiaj, przepraszam, że cię przerywam. Zapytałeś mnie dzisiaj, wcześniej, jak oceniam wtedy tamte lata tej tak zwanej transformacji, prawda? Jak byłem młodym pilotem, porucznikiem. Ja wtedy powiedziałem, że pewne rzeczy już podświadomie budziły moje zdziwienie. I jedną z tych rzeczy, mimo że nie miałem tej szerszej perspektywy, nie? Tych lotnic wojskowych, tego świata lotnic wojskowych ze świata zachodniego, ale powiem ci, zastanawiałem się wtedy, dlaczego większość generałów w lotnictwie to są ludzie, którzy nie odróżniają Mavericka od odkurzacza, a ich wiedza fachowa, jeśli chodzi o lotnictwo wojskowo-taktyczne, jest dużo mniejsza niż średniego pasjonaty, albo na przykład gracza w symulatory lotnicze, którzy ci ludzie naprawdę sporo wiedzą, wierz mi. I zastanawiałem się właśnie, znaczy tak sobie myślałem, chyba nie powinno tak być, ale było to oczywiście pytanie gdzieś tam pojawiające się znikąd, prawda, no bo on nie miał jakichś tam podstaw, to byli generałowie, ja byłem porucznikiem, nie mnie oceniać, jak wiesz, ale dopiero później, kiedy zobaczyłem biografię generałów amerykańskich i innych, prawda, to pytanie wróciło, nabrało sensu. I teraz, kiedy ja odchodziłem do cywila, prawda, i to jest ten punkt, to jest to miejsce, o którym mówisz, prawda? Który, czy, dobra, trzeba teraz przestać jęczeć, narzekać i być osobą sprawczą, robić zmiany, prawda? Ja się znalazłem w takim miejscu swojej tak zwanej kariery i to było miejsce rozstajne, gdzie trzeba już było podjąć właśnie takie zasadnicze decyzje, co dalej. I żeby zostać i kontynuować karierę, to kompetencje i wiedza to były kryterium, które nie miały żadnego znaczenia, żeby iść dalej. To było przerażające. Poza tym, i mówimy tu właśnie o latach 17-18 plus, no nie, zerkałem sobie na takie dojrzewające kariery i złapałem się na tym, że tak naprawdę to ja bardziej myślę, kim się nie stać. Czy ja bym chciał być kimś takim, wiesz, aniżeli raczej kim być. I pojawiła się konstatacja przeraźliwie realna, że ja naprawdę nic nie zmienię. Że naprawdę nic nie zmienię. Nawet jak, no po prostu nie i koniec. Takie, nie mówię teraz, staram się mówić to bez jakiegoś obciążenia emocjonalnego, tylko z takim czystym, matematycznym wyrachowaniem. Po prostu nie. Więc inna opcja to była tylko no cywil. To nie było, ze mną nie było tak, że ja sobie robiłem licencję, planowałem. Ja nie planowałem nigdy. Ja chciałem być pilotem wojskowym do grobowej deski i koniec. Ja podjąłem decyzję, odszedłem do cywila i dopiero wtedy zrobiłem wszystkie potrzebne licencje. Licencję zawodową, licencję turystyczną najpierw, bo jej nie miałem. Licencję na końcu liniową, dostałem się do linii lotniczych, ale najpierw odszedłem do cywila. I teraz wożę ludzi, płacę podatki i macie państwo ze mnie więcej pożytku, niż jakbym walił głową w mur jako jakiś tam frustrat. Amen. Przynajmniej możesz o tym mówić już. Bo nie wiem, czy w wojsku w czynnej służbie byś mógł przyjść tutaj na wywiad. No cóż, to znaczy... Nie wiem, wiesz, jakość ochrony prawnej nie jest za duża. Można sobie o wojskowych mówić, jak się chce, można na nich pluć, można jakoś tam ich... I także tutaj system nie chroni, no nie? Natomiast... Ale wojsko, ja mam takie wrażenie, że nie wykorzystuje w ogóle jak gdyby potencjału, nie idzie z duchem czasu, nie? Bo jest potrzebny żołnierz dzisiaj, nie? Mhm. I wiesz... Widzisz, co się dzieje, nie? Oczywiście, wszyscy widzimy, tak. Jak ta rekrutacja wygląda i tak dalej, co się tam dzieje. I ja liczę na zmiany z tego względu, że dawniej jak ty, czy ja bym poszedł do wojska, to w zasadzie, wiesz, przez to, że też nie było pracy, musiałeś tam zostać, nie? Czy się to podobało, czy nie, musiałeś tam zostać, bo ci płacili po prostu. Oczywiście. A dzisiaj ten młody człowiek się, wiesz, naogląda, nagra się w symulatory, nagra się w Call of Duty, w te wszystkie rzeczy, nakręci się, idzie tam, nie? Czy tam chce zostać komandosem i tak dalej, czy żołnierzem idzie. No i wygonią go, nie? Na poligon, tam strzeli
dwa razy. Prześpi się na zimnym. Prześpi się na zimnym. No i gdzie tu jest to wyobrażenie rzeczywistość? Nie? I oni mają pretensje, mają mieć prawo pretensje i mogą odejść, nie? No tak, tylko ale, tak się dzieje, jak się dzieje, nie? Ale to jest wasza fajna robota. Bo ty z ludźmi, którymi się spotykasz, rozmawiacie o nożach, rozmawiacie o spaniu na mrozie, prawda? Więc wydaje mi się, że naturalną konsekwencją jakiegoś gracza w symulatory, fana takich filmów, no nie? Powinno być zainteresowanie się, skanalizowanie uwagi w stronę takich podcastów, nie? Gdzie ludzie mówią, jak jest, na czym polega selekcja, prawda? Tak jak jest u ciebie i u tobie podobnych podcasterów. Także oprócz filmów i gier jest właśnie ten obszar teraz tak fajnie przez was eksploatowany, który no jest jakby całkowicie nową, no nawet powiedziałbym, domeną medialną, a nade wszystko jest takim bezpośrednim linkiem do tych odbiorców, prawda? Jeżeli ktoś, bo różne są motywacje. Teraz jest bardzo częsta motywacja też i finansowa, no nie? Która jakby no nie była tak bardzo silna, na przykład w moim przypadku. Ale jeśli pasja rodzi się i to jest bardzo fajne, na podstawie gry, wiesz, jakiś, o Jezu, ja chcę być kimś takim, no nie, no to myślę, że u kogoś poważnie myślącego w ten sposób, gdzieś, czy bycia komandosem, prawda, żołnierzem sił specjalnych, to myślę, że na pewno musi się gdzieś tam nawinąć przez jego ten obszar zainteresowań rozmowa, jedna, druga u takiego podcastera jak ty, nie? Więc ta informacja jest oczywiście, ale jak to jest, to rzeczywiście, wiesz, z tym materiałem, to nie wiem. Tyle w tej części. Bardzo dziękuję. Ja bardziej. Przejdziemy do kolejnej, gdzie będziemy już mówić o tym, jak się siedzi za sterami samolotu, przeciążeniami, co się dzieje z człowiekiem, jak to oddziałuje na nasze zdrowie. Moim dzisiejszym gościem Marcin Modrzewski, autor książki F-16. Bardzo mi przyjemnie, dziękuję. Dziękuję wam, dziękuję Tomek.